Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu zajmiemy się prostą rzeczą, mianowicie modelowaniem kostki Rubika. Jest to materiał przeznaczony dla osób początkujących. Chciałem pokazać jeden ze sposobów, w który można zrobić dosyć fajnie wyglądającą kostkę Rubika o niezbyt wielkiej zużoności geometrycznej. No więc zaczynajmy. Włączę może jeszcze wyświetlanie klawiszy, ponieważ może się przydać. No, Blender właśnie się zdążył wysypać. W związku z tym uruchomię go jeszcze raz i spróbujemy ponownie, przepraszam. Weźmy sobie jeszcze raz. Czasami tak działa ten skrypt. Teraz jest w porządku. OK, a więc samo modelowanie kostki zaczniemy od bazowego kubika, który będzie zwykłym cubem. Ten zwykły cube jest na razie bardzo podstawowym kształtem i warto byłoby zaokrąglić na samym początku jego krawędzie. Ponieważ zwykła kostka Rubika składa się z takich małych kostek, ale one nie są tak ostro zakończone. Aby zaokrąglić krawędzie tej kostki, wystarczy dodać do niej modyfikator o nazwie Bevel. Bevel ścina te krawędzie w taki sposób, że dostają taką fazę jakby. No i dzięki tej fazie powstaje coś na kształt zaokrąglenia. Jeżeli zrobiłbym taką rzecz, że włączyłbym cieniowanie typu Smooth, to już ten mój sześcian lekko się zaokrągli, ale nie wygląda najlepiej. Dlatego na razie pozostanę przy tej wersji cieniowania flat i dodam jeszcze jeden modyfikator o nazwie bevel. Z tym, że ten bevel, jeżeli go dodam, to rozetnie mi istniejące krawędzie, o te, które teraz są, na jeszcze dwie kolejne. Także teraz zamiast tego trójkąta, który mam w narożniku, tworzyć mi się będzie taka, powiedzmy sobie, róża, taki wianuszek. I to jest całkiem niezłe, z tym, że nie bardzo mi się podoba to, że tutaj są w środku trójkąty. Wolałbym, aby tutaj była inna figura geometryczna, ale aby do tej figury dojść, należałoby te modyfikatory zastosować po to, aby utrwaliła się zmiana generowana w geometrii. A więc naciskam guzik Apply, Apply i w tym momencie mam już utrwaloną geometrię. I teraz ta geometria jest taka, no, że mam zaokrąglenie ładne pomiędzy ścianami, złożone z trzech takich dodatkowych prostokątów. To jest całkiem niezłe, akceptowalne. Natomiast tutaj mam taki dziwny kształt złożony z trójkątów. Nie chciałem takiego kształtu. W związku z tym nacisnę tutaj, zaznaczę może przede wszystkim wierzchołek i bezczelnie go usunę. Jak widać, tych wierzchołków było tu kilka, więc w ogóle dość fatalna sytuacja. Teraz zaznaczę przez Alt z Shiftem i prawym klikiem te krawędzie i zrobię im ekstruda. Extrude, który Escape'em zostawiam w tym samym miejscu. Następnie skaluję te krawędzie do środka. No i jak widać, one się tutaj lekko zapadły. To, że się zapadły, to nie jest wielkim problemem, ponieważ mogę teraz, korzystając z klawiatury numerycznej, ustawić się idealnie w osiach, a następnie przekręcić się 45 stopni, naciskając klawisze takie jak 4 albo 6. No, myślę, że tutaj będzie dobra orientacja. I teraz mogę zwyczajnie ręcznie podnieść trochę te elementy, które poprzednio zostały wyekstrudowane. Nie wiem, czy to jest takie naprawdę dobrze wyrównane, ale nie ma to też takiego znaczenia. Na początku wcisnę może Ctrl Z i spróbujmy zrobić to troszeczkę inaczej. Na początku wcisnę Alt z Shiftem i klawiszem S, aby zaokrąglić troszeczkę to moje zaznaczenie, jednocześnie je pomniejsza. Dobrze. Tak, myślę, że mogłoby zostać. I teraz ono jest jeszcze takie bardzo płaskie, ale mogę spróbować wykonać operację wypłaszczenia. Znaczy płaskie właśnie nie jest, jest zgięte. Chciałbym wypłaszczyć troszeczkę to, z tym, że teraz mi się to nie uda. No więc przełączę się może do widoku normalnego, co powoduje, że kierunek Z teraz jest prostopadły do wszystkich wierzchołków po uśrednieniu i mogę teraz nacisnąć zwyczajnie S, dwa razy Z, i spróbować wypłaszczyć troszeczkę te moje wierzchołki i tak samo w osi Z mogę je podciągnąć do góry. To powoduje, że cała moja część związana z narożnikiem elegancko się zaczyna układać. Zrobię jeszcze raz ekstruda i jeszcze raz skalowanie do środka i jeszcze raz zamianę na idealne kółko i to kółko jeszcze troszeczkę wyciągnę do środka. No, a to kółko, które jest na samym końcu, mogę zamknąć klawiszem F. Ponieważ ta wersja Blendera korzysta już z rozwiązań takich jak Bimesh, mogę mieć tutaj elegancko zrobiony wielokąt, który mi tą kostkę ładnie zamknie. I teraz, dlaczego w ogóle tak się męczyć? Po co to robię? Otóż to jest specjalnie po to, że jeżeli włączę teraz cieniowanie typu Smooth, to to cieniowanie typu Smooth będzie mi tutaj generowało całkiem nieźle wyglądające
powiedzmy sobie, oświetlenie. Natomiast w zwykłym narożniku pojawia mi się taki dość ostro widoczny trójkąt, czy też wielokąt i tego właśnie chciałem uniknąć. Jest różnica, jeżeli porównam to z tym wierzchołkiem, oczywiście tutaj też są jakieś artefakty, ponieważ geometria jest dość uboga, ale z tym jest już w ogóle porażka. No więc teraz trzeba by zrobić operację taką, która będzie ten wierzchołek, czy też ten narożnik sześcianu, kopiowała we wszystkie pozostałe narożniki. No i to może być pewien problem. Z tym, że można to łatwo załatwić, przełączając się w tryb ścian, klikając dwie z tych ścian, czyli ten równoległy obok i trójkąt, a następnie Shift-G. Jeżeli wybiorę teraz z menu Shift-G polecenie Select Similar, czyli zaznacz podobne, to mogę wybrać sobie zaznaczanie według powierzchni. A więc zaznaczone zostaną wszystkie ściany, które mają taką samą powierzchnię. We wszystkich narożnikach, czyli dokładnie tak jak chciałem, ale również zaznaczają się podobne ściany w tym moim właściwym narożniku. Ponieważ nie chcę ich usuwać, to te ściany muszę ręcznie odznaczyć. Odznaczam je ręcznie. Nie ma ich na szczęście wiele, więc nie ma żadnego problemu. I teraz wszystkie pozostałe usuwam. Zwyczajnie robię X i Delete Faces. Teraz to, co mi pozostało, to ten jeden właściwy narożnik, który będzie trzeba skopiować do wszystkich pozostałych narożników. Więc zaznaczam znowu cierpliwie wszystkie te ściany. Włączę widok włosowy, ustawię się w odpowiedniej orientacji. I teraz, aby skopiować ten mój narożnik do wszystkich pozostałych, wystarczy tylko zrobić duplikat i go obrócić względem środka sześcianu o jakiś zadany z góry kąt. A więc na początku przełączę się w orientację związaną z 3D kursorem. Teraz widać, że każdy obrót będzie odbywał się wokół środka układów współrzędnych, a nie wokół środka zaznaczenia. No i zwyczajnie mogę już nawet włączyć sobie normalną orientację globalną mojego wskaźnika strzałek. Mogę teraz nacisnąć Shift-D, aby skopiować, następnie R i zwyczajnie 90 stopni przekręcić. To powoduje, że mój narożnik kopiuje się do drugiego, który jest tutaj. Obrót był zgodnie z osią Y, czy też wokół osi Y i ten obrót muszę powtórzyć jeszcze co najmniej dwa razy, a więc naciskam Shift-DR, ustawiam ten narożnik we właściwym miejscu i tak samo tutaj. Teraz mam już jedną stronę sześcianu zrobioną, następnie należałoby obrócić się wzdłuż, czy też wokół osi X, aby mój narożnik poleciał tutaj pięknym łukiem w to miejsce. A więc ustawię się wzdłuż osi X, nacisnę Shift-D, i teraz ładnie z kontrolem przekręcam narożnik tak, aby wskoczył we właściwe miejsce. I teraz znowuż mogę go 4 razy, czy też 3 już teraz obrócić wokół osi Y, aby trafił we właściwe dla siebie narożniki. A więc kręcę Shift-D, R z kontrolem obrót, Shift-D, R z kontrolem obrót, Shift-D, R z kontrolem obrót. No, tutaj za bardzo przekręciłem, więc znowuż R, kontrol i lekko przekręcę, aby trafił we właściwe miejsce. To powoduje, że mam już wszędzie swoje narożniki, ale ten sześcian nie jest jeszcze gotowy. On ma teraz dość poważną wadę, ponieważ ten mój oryginalny narożnik jest w porządku. Widać, że ścianka jest połączona ze ścianami, które ją otaczają. Natomiast każdy pozostały narożnik nie jest w ten sposób zrobiony. Jak widać tutaj, istnieje dziura. I aby te dziury wszystkie załatać, musiałem teraz wziąć te wierzchołki i połączyć, a więc ten wierzchołek, który jest tutaj, z tym kolejnym, który jest tutaj na brzegu. Musiałem ten odsunąć. O, i te dwa musiałem połączyć. Oczywiście nie ma sensu robić tego ręcznie. Wystarczy tylko, że zaznaczę wszystkie wierzchołki przez A, a następnie wezmę guzik taki jak W i wybiorę z menu, które się pojawia, polecenie Remove Doubles. To powoduje, że usuwane są natychmiast 63 wierzchołki. No i mam nadzieję, że usunięte zostały wszystkie te, które były poprzednio zduplikowane. Jak widać teraz, każdy z nich jest już pojedynczy. A więc moje ściany przykleiły się do geometrii, która była w miejscu, które wierzchołki zajmowały podwójnie. No i teraz mam gotowy sześcian. Jest ładnie wycieniowany. I to już jest jeden taki kubik, który mógłby stanowić podstawę mojej kostki. Ten kubik będzie czarny, ale oprócz tego chciałbym, aby ten kubik miał jeszcze naklejone nalepki. Nalepki, które są na kostce, składają się, no są zrobione ze zwykłego papieru, czy też z folii samoprzylepnej, czy też czasami z cienkiego paska plastiku, czy też tworzywa sztucznego wprasowanego w taki kubik. Na początku zrobię sobie jedną taką ściankę i zacznę od tego prostokąta, czy też kwadratu, który jest na ścianie. Skopiuję ten kwadrat przez Shift-D, uniosę go troszeczkę do góry i oddzielę, całkowicie go oddzielę od kostki, naciskając klawisz P.
oddzielam selection, a więc zaznaczone wierzchołki i one stają się w tym momencie zupełnie osobnym obiektem. Dlatego jak wrócę do trybu obiektowego, kliknę w ten mój oddzielony fragment, to mogę nim osobno obracać. To jest zupełnie niezależny, osobny obiekt. Przełączę się teraz do normalnego sposobu pracy. Median point. Proszę zobaczyć, że środek tego obiektu tak się szczęśliwie składa. Znajduje się dokładnie w środku kostki, czyli tam, gdzie był poprzednio, w chwili, gdy go odłączałem. To jest całkiem przydatne i wykorzystamy to za chwilę. Teraz to, co chciałbym zrobić z tym moim fragmentem, to dodać do niego modyfikator bevel. Bevel powoduje, że natychmiast zaokrąglają mi się tutaj rogi. No i to jest oczywiście pożądane zachowanie. Mogę także zrobić ekstruda, niewielkiego, delikatnego ekstruda, po to, aby ta ściana miała pewną grubość. Jeżeli wcisnę klawisz E i podniosę w osi Z do góry delikatnie ten mój kształt, to uzyskuję taki cieniutki plasterek. Oczywiście w trybie obiektowym teraz ten extrude, czy też bevel, działa w taki sposób, że rzeczywiście zaokrągla wierzchołki, ale to zaokrąglanie jest bardzo dziwne. Przede wszystkim zaokrągla każdą krawędź, to nie jest coś, co by mi odpowiadało. Chciałbym, aby bevelem zostały ścięte tylko te krawędzie pionowe. W związku z tym przełączam się do trybu krawędzi, zaznaczam te pionowe krawędzie. O, tutaj jest jeszcze jedna. Tu jest krawędź, którą chcę zaznaczyć i na samym końcu również ta. I teraz dla tych krawędzi ustawiam tak zwaną wagę. Wagę, która dotyczy tylko tej operacji bevel. Naciskam klawisz N i tutaj na samej górze w menu mam coś takiego jak min bevel weight. Ustawię tą wartość na 1. Natomiast wszystkie pozostałe krawędzie, które nie są zaznaczone w tym moim obszarze, w tym moim obiekcie, będą miały to bevel weight ustawione na 0. To powoduje, że jeżeli modyfikator bevel przełączę na wagi, ścinanie będzie odbywało się tylko na krawędziach, które tę wagę miały jakkolwiek bądź ustawioną i mogę teraz szerokość tego ścięcia regulować za pomocą tej mojej wagi. A więc jest to bardzo prosty sposób na to, aby ściąć tylko niektóre krawędzie. Cała reszta pozostaje bez zmian. No i teraz chciałbym dodać jeszcze jeden bevel po to, aby można było te krawędzie zaokrąglić jeszcze bardziej. Przepraszam, wcisnąłem Apply, wcisnę Copy i teraz mam już elegancko zaokrągloną bryłę, która będzie się doskonale nadawała do ścinania. OK? Mam tutaj jakby dwa rodzaje tego bevela. Proszę zobaczyć, w trybie obiektowym widać gotowy kształt. Mogę jeszcze sterować troszeczkę tym, jak bardzo ta krawędź się ścina, która z tych krawędzi będzie w jaki sposób ścięta i ustawię teraz te podziały w taki sposób, aby były mniej więcej równomierne. To powoduje, że dzięki tej operacji bevel mam ładnie wycięty kształt, a jednocześnie geometria tej kartki jest bardzo, powiedzmy sobie, oszczędna. No dobra, teraz mogę dać Apply i otrzymałem kształt, który jest gotową kartką. Ta kartka składa się z dwóch płaszczyzn, jedna pod drugą. Ta dolna płaszczyzna nie będzie mi potrzebna, a więc mogę ją usunąć. A więc zostawiam sobie tylko tą górną płaszczyznę, no i oczywiście krawędź. I teraz jak już mam ten fragment kartki, czy też ten sticker taki naklejony na kostkę, to muszę go po prostu tylko odpowiednio ustawić. A więc przesuwam go normalnie do samej krawędzi ścian. Jak widać, jest teraz ustawiony tak, że delikatnie go nawet przenika. Mogę go jeszcze dodatkowo przeskalować lekko w dół, lekko podnieść do góry, tak aby wyglądał jak prawdziwy. I to jest naklejona na kostkę kartka, która będzie miała oczywiście koniecznie osobny kolor. Widać także tutaj, że ta kartka jest cieniowana w taki dziwny sposób, ponieważ pojawiają się przy niej takie pasy. Te pasy są spowodowane przez to, że mamy tutaj włączone cieniowanie smooth, które zostało odziedziczone po kostce, ponieważ z kostki pochodzi ten fragment. A więc zróbmy może tak, że w trybie edycji zaznaczę tylko tą górną powierzchnię i dla tej górnej powierzchni włączę cieniowanie typu flat. Tutaj jest taka opcja jak shading na pasku z narzędziami i wybieram sobie flat. To powoduje, że teraz moja kartka jest idealnie płaska, ma jednolity kolor, ale wszystkie pozostałe ścianki są dalej cieniowane w stylu smooth, a więc granica pomiędzy nimi jest niewidoczna. Tak może wyglądać moja nalepka, moja kartka, którą będę miał na kostce. OK, to jest jedna z rzeczy, które warto zrobić. Teraz, potrzebujemy, aby takich kartek na kostkę było naklejonych 6, ale zanim to zrobimy, warto dodać do tej kostki materiał. Do kostki dodam materiał czarny, to będzie bazowy kolor tworzywa sztucznego, z którego zrobiona jest cała kostka. Natomiast do tej kartki małej
dodam sobie materiał, który będzie częściowo złożony z tej warstwy pod spodem papierowej oraz z głównego koloru, który jest nadrukowany na wierzchu. A więc dodam na początku kolor do mojej kostki, do mojego kubika. To będzie kolor, który nazywać się może na przykład czarny. Oczywiście czarny kolor muszę ustawić, żeby był czarny, albo przynajmniej bardzo ciemnoszary. Tak to może wyglądać, sprawa jest załatwiona. Intensywność tego połysku mogę troszeczkę zmniejszyć. Mogę troszeczkę zmniejszyć też jego twardość, ponieważ to jest tworzywo sztuczne, a więc będzie miało taki lekko rozmyty, mleczny połysk, który widać tutaj, jak przekręcam. Teraz zróbmy sobie materiał dla tego fragmentu papieru, dla tej nalepki. Ta nalepka jest cała zrobiona z papieru, a więc pierwszym materiałem, który do niej dodam, będzie materiał o nazwie papier. To może być jakakolwiek nazwa. I teraz papier nie będzie miał połysku, a więc intensity na specular zmniejszam do zera, ewentualnie zostawiam bardzo niewielkie. Hardness również zmniejszam do bardzo niewielkiej wartości. Tak to może wyglądać. Ten papier oczywiście jest biały, a więc zostawiam kolor w zasadzie bez zmian. Mogę dać lekko szarawy, mogę dać ociupinkę niebieski, troszeczkę jaśniejszy, żeby ten papier wydawał się taki troszeczkę bielszy i tak dalej. A to zostaje. Następnie do tego mojego nalepka, do tego papieru, dodaję drugi materiał. Drugi materiał będzie dotyczył tylko tej warstwy górnej, tej ściany, którą ustawiłem poprzednio na cieniowanie w stylu flat. A więc dodaję drugi materiał naciskając plus i guzik nią. To będzie materiał, który nazwę sobie na przykład biały. Biały materiał z lekkim połyskiem, taki połysk może zostać jak tu jest, ustawiam kolor biały, dużo bielszy, dużo jaśniejszy i taki może zostać. I teraz, aby w tym moim papierze można było doprowadzić do sytuacji, kiedy ten biały materiał będzie rzeczywiście biały, a nie tak jak tutaj, proszę zobaczyć, teraz jest papier wybrany, tutaj jest ten papier również zaznaczony, to muszę po prostu zaznaczyć tą moją kartkę, kliknąć w materiał, dla którego chcę przypisać ten materiał i nacisnąć guzik Assign. Jeżeli to zrobię, to teraz mam jeden materiał na tym obszarze, w tej ścianie, a drugi materiał na tej dużej ścianie. Dzięki temu mam na tym małym meszu płaskim dwa różne materiały. No i teraz należy skopiować taki mesz kilka razy. On jest nadal osobnym obiektem, po to, aby można było również na tej kostce zrobić pozostałe kolory, które są w kostce dostępne. Teraz obracam, kopiując dookoła ten papier w ten sposób, aby znalazł się na wszystkich ściankach. Tutaj obrócimy wokół X. No tak. Tak będzie wyglądała moja kostka, mój kubik. No i teraz należałoby dla tych materiałów ustawić nowy kolor, czy też dla tych nalepek. Zwróćmy uwagę, że jeżeli góra kostki jest biała, to najczęściej dół jest żółty, przynajmniej w takich standardowych kolorach kostek. A więc dodaję tutaj zamiast koloru białego nowy materiał, który będzie miał barwę żółtą. Można zrobić to naciskając guzik plus. W tym momencie robię kopię tego białego materiału i ta kopia ma oczywiście te same ustawienia, ale ma już nową nazwę. Tę nazwę w ogóle zmieniam na kolor żółty. Oczywiście sam kolor również muszę zmienić, aby nie było ściemy. No i już mam, ponieważ wcześniej był guzik Assign wciśnięty, więc mam przypisany kolor żółty do tego materiału, który był na dole. Teraz załóżmy, że jedna ze ścian, na przykład ta, będzie miała kolor czerwony. A więc kolor biały, który jest poprzednio na tym papierze, zmieniam na kopię i nadaję jej nazwę czerwony. No i oczywiście zmieniam również barwę. To będzie kolor czerwony. Jeżeli czerwona jest po tej stronie, to po przeciwnej stronie będzie kolor fioletowy. A więc zmieniam ten kolor na fiolet. Nie jest powiedziane, że musi to być kolor fioletowy. Można sobie ustawić własne kolory, ale standardowe kostki mają chyba taki właśnie fioletowy kolor. No i teraz weźmy sobie jeszcze tutaj, zróbmy kolor zielony. A więc znowuż robię, naciskając plus, robię kopię koloru białego, zmieniam jego nazwę na zielony. W ten sposób. A naprzeciwko będzie kolor niebieski. Ok. No i mam teraz pojedynczy kubik,
który może być użyty do zrobienia całej kostki. Zanim jednak zrobię z tego kubika całą kostkę, potrzebuję połączyć te wszystkie luźne ścianki z kostką w całości, a więc zaznaczę wszystkie elementy, które tutaj mam i na samym końcu zaznaczę kostkę. Kostkę zaznaczam dlatego, że ona będzie centralnym obiektem, do którego dołączą te wszystkie pozostałe. Naciskam teraz Ctrl J i w tym momencie mam już zintegrowany cały obiekt. Ten obiekt ma, jak widać, cały zestaw wszystkich materiałów, które użyłem. OK? No i to jest gotowy kubik. Teraz z takiej kostki pojedynczej zrobię taką zwykłą kostkę Rubika, a więc należy po prostu przesunąć w prawo go i następnie zwyczajnie skopiować ileś razy, po to, aby powstał obrys kostki. Robimy oczywiście kostkę klasyczną, czyli taką, która ma wymiary 3×3. Następnie zaznaczę całość, ustawię się w innej orientacji, zrobię kopię. Tą kopię zrobię tutaj obok i tutaj. A na samym końcu trzeba będzie skopiować jeszcze dwie kostki, na przykład te, w taki sposób, aby zasłoniły tą dziurę, która powstała w środku. Kostki, która jest w środku, nie będziemy w ogóle robić, ponieważ ona jest niepotrzebna, a mogłaby przeszkadzać podczas różnego rodzaju operacji. O, no i teraz mam elegancką kostkę Rubika. Teraz wszystkie te sześcianiki, które tutaj mam, powinny mieć wspólny środek. Na razie one są zrobione jako osobne obiekty i mają każdy swój własny środek, więc jeżeli je obrócę, to one się będą obracały wokół własnej osi. Zaznaczę w takim razie wszystkie z nich, nacisnę Ctrl-Alt-Shift-C i wybiorę Origin to 3D Cursor z menu, które nazywa się Set Origin. To powoduje, że wszystkie środki tych zaznaczonych obiektów będą ustawione tam, gdzie był 3D Cursor, a 3D Cursor miałem szczęśliwie w środku układów współrzędnych. Gdyby ktoś zapomniał, jak można go tam umieścić, wystarczy wcisnąć Shift-C i od razu wtedy kursor ląduje w środku układów współrzędnych. Teraz, jeżeli kliknę dowolną kostkę i ona się będzie obracać, to obroty nastąpią wokół środka układów współrzędnych, a więc wokół środka kostki. No i tyle. To, co warto byłoby jeszcze zrobić w takiej kostce, to oczywiście zapanować nad tym, żeby te kostki w środku nie miały tak naprawdę tych nalepek. Ponieważ jeżeli spróbuję obrócić którąś ze ścian, na przykład tę, to podczas tego obrotu będzie widać, że tam są jakieś nalepki, a oczywiście w normalnej kostce tego nie ma. A więc należy zrobić operację taką, że zaznaczam sobie kostkę, na przykład taką jak ta, naciskam następnie na klawiaturze numerycznej ukośnik, aby przełączyć się do widoku lokalnego. Wtedy tutaj mi się w nazwie widoku pojawia słówko lokal i widzę tylko tą swoją kostkę. OK. I teraz dla tej kostki w trybie edycji zaznaczam płaszczyzny, które powinny zostać usunięte. Muszę wywalić tę ścianę, tę i tę. Ponieważ zaznaczyłem tylko jedną ze ścian w każdej z tych papierowych części, to muszę zaznaczyć również pozostałe. Te, które tutaj widać, nie są zaznaczone. Nie są na pomarańczowo. Ale aby je zaznaczyć, wystarczy, że wcisnę Ctrl-L. Wtedy zaznaczają się wszystkie połączone wierzchołki z tymi, które już zaznaczyłem wcześniej. I teraz naciskam I i wywalam po prostu wierzchołki. W tym momencie usunąłem trzy jakby ścianki z tej mojej kostki i ona już jest gotowa do zachowania. Naciskam znowuż ukośnik, aby wrócić do mojej głównej sceny. No i tak samo trzeba zrobić z każdą pozostałą kostką. A więc jest to dosyć sporo pracy. A więc może nie będę teraz w zasadzie tego wszystkiego robił, albo przyspieszę. Należy je stąd również wyrzucić. OK. Zostaje mi się taka ładna, zwykła kosteczka. No i tak to może wyglądać. Dobra, myślę, że to jest sposób, który pozwala zrobić w miarę fajnie wyglądającą kostkę, która będzie miała prawdziwy wygląd. Proszę zobaczyć, tutaj są te papierki. Gdyby ktoś chciał tą kostkę jeszcze poprawić, to mógłby się pobawić troszeczkę i zrobić na przykład coś takiego, że klikam w jeden taki sześcianik, następnie klikam w trybie edycji w jedną ze ścian, tą zieloną, w ten papierek, zaznaczam wszystkie wierzchołki przez Ctrl-L, a następnie lekko tę naklejkę w trybie edycji przekręcam, po to, aby zasymulować lekko krzywo naklejone nalepki. To powoduje, że taka kostka nie jest taka matematycznie dokładna, a wydaje się dużo bardziej realistyczna. To mogę lekko przesunąć na przykład o ciupinkę, niedużo, lekko obrócić. Wtedy taka kostka wydaje się troszeczkę bardziej prawdziwa. Normalnie w animacji można również lekko poprzesuwać same te kubiki, lekko je poprzekręcać, ponieważ wiemy dobrze, że w prawdziwej kostce nigdy nie ma tak, że idealnie matematycznie wszystko stoi równo. Taka kostka będzie sprawiała dużo bardziej naturalne wrażenie, jeżeli ją wyrenderujemy.
Myślę, że na temat samej kostki to jest wszystko. Natomiast czasami może zajść potrzeba przesunięcia całej tej kostki jako jednego obiektu. No i teraz powstaje pytanie, czy przesuwać za każdym razem wszystkie kubiki i czy warto je na przykład zaparentować do jednego obiektu itd. No więc można zrobić to na różne sposoby. Jeżeli chciałbym przesuwać całą kostkę w całości, prościej byłoby mieć obiekt, który będzie przesuwany, a za nim ta kostka będzie podążać. Natomiast czasami zachodzi potrzeba stworzenia parenta do tych klocków, po to, aby obrócić na przykład je w jeden jakiś równoległy sposób. Dlatego to parentowanie warto byłoby pozostawić dla potrzeb jakichś tam przyszłych zastosowań. Można zrobić tak. Jeżeli chcemy, aby cokolwiek kontrolowało położenie tej kostki, no to można dodać taki obiekt do sceny jak siatka. Jest tutaj lattice. Lattice to jest obiekt, który jest po prostu siatką, niczym więcej. Jeżeli go tutaj powiększę, teraz go w ogóle nie widzę, on jest teraz bardzo mały. Powiększę go tak, aby ta kostka była w środku tej siatki. No i teraz jeżeli zaznaczę wszystkie klocki, może zróbmy to w widoku włosowym, to następnie mogę kliknąć w tą moją siatkę, by ona była aktywna w zaznaczeniu i naciskam Ctrl-P. Siatka ma taką właściwość, że można parentować klocuszki z kostki jako obiekt, a więc obiekt do obiektu i każdy z klocków będzie miał wtedy parenta w postaci siatki, a można również ustawić sobie coś jak lattice deform, czy też lattice deform. Jeżeli zrobię tą drugą opcję, to nie parentuję tak naprawdę moich klocków, ale samo przesunięcie siatki również będzie powodowało, że te klocki będą za nią podążać, a jednocześnie klocki nie mają nadal swojego rodzica, nie mają ustawionego parenta, więc można to wykorzystać, aby ustawić innego parenta gdzieś tam. No więc w ten sposób możemy łatwo później przesunąć sobie taką kostkę, łapiąc po prostu za siatkę. Klikam w siatkę, przesuwam, przekręcam, mogę również przeskalować, jeżeli chcę i tak dalej. Nawet jeżeli bym chciał, to mogę wziąć w trybie edycji tę siatkę, zdeformować i ona również będzie deformowała moją kostkę. No a to już jest efekt, który nie zawsze jest potrzebny. Tak więc w ten sposób można zrobić elegancką kostkę Rubika. No i taką kostkę można później zanimować. Animacja tej kostki to nie jest taka prosta sprawa, no ale myślę, że warte by to było osobnego tutoriala. Dziękuję. Myślę, że na razie to jest wszystko, wystarczy. Taką kostkę mogę ewentualnie dołączyć jako plik blend do któregoś z tutoriali. Do zobaczenia. Dzięki za